Trafił mi się ostatnio naprawdę fajny artykuł w formie wywiadu, którym chciałabym się z wami podzielić. Jest to rozmowa, którą przeprowadził dla portalu wojskowy obserwator, znany nam, silący się na obiektywizm obserwator wojskowy, Roman Skomorochow. Prowadzi całą serię o nazwie Z punktu widzenia piechoty, gdzie pisze o różnych potrzebach, jakie pojawiają się u piechoty w toku trwania szpecoperacji niebożej. Tym razem Zamiast rozpisywać się na temat powodów, dlaczego piechota potrzebuje nowy CKM i tym podobne, postanowił przedstawić punkt widzenia rosyjskiej artylerii, którą wszyscy bardzo mocno krytykują, z powodu niskiej efektywności, a największy żal ma wspomniana piechota. Będzie naprawdę fajnie, bo jest to nie tylko litania narzekania, ale również dość spójny i wszechstronny obraz tego, jak to wygląda na froncie od rosyjskiej strony. Artykuł jest świeżutki. Pochodzi z 10 lutego 2023. Tytuł: Z punktu widzenia piechoty: Zdegradowany Bóg Wojny. Będzie to seria pytań i odpowiedzi. Echem. Seria z punktu widzenia piechoty, ale tym razem jest to rozmowa z artylerzystą. Artylerzyści bywają różni i realizują różne zadania. Są tacy, którzy pracują przeciwko oddalonym celom. Ale są też nadal tacy artylerzyści, którzy walczą z czołgami. Lecz dzisiaj opowiadanie będzie od imienia tego, kto jest najlepszym przyjacielem piechoty: artylerzystą osłaniającym. Dosłownie kryjącym. Nasz czytelnik, Siergiej, przyprowadził na rozmowę Edwarda, takiego samego ochotnika jak on sam, ale przydzielonego do pułku artylerii jako ładowniczy. Jak modnie się teraz mówi. W ramach odhaczenia tych wszystkich ustaw na temat nieujawniania i dyskredytacji, powiedzmy, że jest to żołnierz enskiej jednostki brygady artyleryjskiej, która była rozdarta na dywizjony, dołączone do różnych jednostek motostrzeleckich w ramach wsparcia. Pomysł całkiem niezły. Nie da się sobie dzisiaj wyobrazić braku artylerii w dowolnej wojnie, ale samo wykonanie. Mój rozmówca walczył na dziale samobieżnym Akacja. Dywizjon był uzbrojony właśnie w te działa. Warto odnotować, że jednostka była zawodowa, ale mocno rozrzedzona właśnie ochotnikami. Doświadczonymi facetami po czterdziestce, którzy wiedzieli gdzie i po co idą. Ale rzeczywistość mocno nadszarpnęła ich pewnością siebie. Działa samobieżne były wyprodukowane jeszcze w latach 70. minionego wieku. Stan taki, że z sześciu haubic będących w baterii Edwarda, w żadnej nie funkcjonował mechanizm ładowania. Ogólne zużycie dział i mechanizmów doprowadzało do ciągłych awarii niepozwalających na wystrzał. Pytanie. Jak w ogóle operowaliście bez mechanizmu ładowania? I na ile utrudniało to Waszą pracę? Odpowiedź. Na rozkaz ogień ciągły musimy dokonywać trzy wystrzały na minutę. Ale ponieważ cała praca była wykonywana ręcznie... A ładuneczek 152 mm waży około 50 kg, zmieścić się w taką normę było rzeczą niemożliwą. Pytanie: A jaka częstotliwość ognia była realistyczna? Odpowiedź: Realistyczne były dwa wystrzały na początku bitwy i połowa tego pod koniec. Trzeba tutaj rozumieć, że działa samobieżne w ogóle były mocno <laughs> zmęczone. W gruncie rzeczy nic nie działało. Wliczając zepsuty system wentylacyjny i wywietrzający. Więc po dziesięciu, 12 wystrzałach już kręciło się w głowie i zaczynało się konkretne zatrucie dymem prochowym, ponieważ oddychasz całą tą spalenizną. Sprzęt beznadziejny w sensie technicznym. Szczerze zazdrościliśmy chłopakom przydzielonym do dział holowanych. Tam chociaż masz dużo wolnej przestrzeni, nie trujesz się. Patrzysz wtedy na swój sprzęt i mimowolnie zastanawiasz się, za co nas tak pokarało. Pytanie. Taka sytuacja była tylko w waszej baterii, czy to było ogólnie powszechne. Odpowiedź. Nie, najprawdopodobniej to my po prostu nie mieliśmy szczęścia. Kto walczył nam Stach, ten w ogóle był w czekoladzie, a nam wydzielili te starocie. Ale jeśli mowa o mechanizmach ładowania, to w dywizjonie składającym się z 18 hałbic 2S3 wydaje mi się, że w żadnej nie działał? Pytanie ale przecież powinny być służby techniczne. Możliwość remontu? Odpowiedź. One są, owszem, są tam chłopcy o 20 lat młodsi od tych haubic. Oni z radością by je naprawili. Zwracaliśmy się do nich. Ale czym i gdzie? W szczerym polu dwa S3 patykami nie naprawisz. A i zresztą, co my? Pojechaliśmy tam remontować się? Nie, pojechaliśmy strzelać. A to oznacza, że strzelaliśmy. Ogrzewanie pokładowe nie działa. A wiesz, kiedy na ulicy jest mróz, wewnątrz pojazdu pancernego w ogóle jest koszmar. Bardzo nieprzyjemnie siedzi się w takowym. I bardzo niemiłym jest, że inżynierowie i technicy ciągle w kółko twierdzą to samo. Nie podlega naprawie. Pytanie. Czy jest to lenistwo, czy celowe szkodzenie? Odpowiedź. Oj, jakie lenistwo. Oni przecież są ciągle z nami, pomijając czas, kiedy wyjeżdżamy na pozycję. I nie mają po co szkodzić. Jutro sami pod ogniem zwrotnym będą to naprawiać. Po prostu kiedy nie ma czym naprawiać. Pytanie. A radiostacje? Odpowiedź. Antyczne, ale działały. Paskudnie, ale na 10-12 km dawały łączność. Przynajmniej nam z punktu dowództwa przekazywano informacje dotyczące korygowania ognia przez krótkofalówkę. Pytanie. Obecnie płynie w waszym kierunku sporo krytyki za księżycowe pejzaże. Za to, że ostrzeliwujecie obszar, a nie cele. Dlaczego tak jest? Sprzęt ma swoje lata, czy może czegoś brakuje? Odpowiedź: nie jestem celowniczym, nie znam się na detalach, ale kiedy naprowadzaliśmy na cel w oparciu o informacje korygujące obserwatora, często pierwsze jeden-dwa pociski owszem leciały gdzieś, nie tam, gdzie trzeba. Ale jeśli chodzi o precyzyjne trafienia, owszem, pozostaje wiele do życzenia. Pytanie. A jak z korygowaniem z pomocą dronów? Były one w ogóle u was? Odpowiedź. No, mówili nam są. My przecież nie staliśmy na samym przedzie. Nam nie był potrzebny dron. Jego muszą puścić tam, żeby zobaczyć, dokąd strzelamy i nas skorygować. Wyglądało to u nas w ten sposób. Z nami jeździł oficer obserwator, on otrzymywał dane na swój tablet. Przesyłano mu koordynaty i rezultaty. Koordynaty szły na busole, już w oparciu o nią coś tam dopracowywano, dokonywano poprawek. Pytanie. A jak wyglądało wstępne przygotowanie i przeszkolenie? Odpowiedź. No, ze mną było łatwo. Zaprowadzili nas do jednego działa samobieżnego, pokazali jak to jest. Tu masz pocisk, tutaj działo, tak ładujesz, tak zamykasz, tyle. No, ale serio, nie ma za dużo mędrkowania ładowniczego. Pytanie, a jak w ogóle pan trafił do artylerii? Odpowiedź: Zostałem przydzielony. Jestem ochotnikiem. Przyszedłem, a dokąd wyślą, to już nie tak ważne. Wysyłali do artylerii. Biorąc pod uwagę, że w ogóle nie mam głowy do działu, zrobili ładowniczym. Ale z wieloma ochotnikami tak robili. Wyznaczali na funkcję, tak trochę bez głębszej logiki. Walczyliśmy nie w oparciu o nasze specjalizacje, a kogo gdzie przydzielą. Nie mówię, że to dobrze. Po prostu tak było. Podobno u zmobilizowanych jest poważniej. Tam doglądają, szkolą. U nas tak nie było. Pytanie. Jeśli nie jest to tajemnicą, pana specjalizacja była blisko artylerii? Odpowiedź. No, tak jakby. Ja w ogóle byłem w wojskach rakietowych. Wojska rakietowe przeznaczenia strategicznego. A zostałem artylerzystą. Pytanie. Jest to normalna praktyka? Odpowiedź: musisz zrozumieć, jestem ochotnikiem, czyli ochotniczo zadeklarowałem chęć iść na wojnę. Doskonale rozumiem, że wojska rakietowe przeznaczenia strategicznego nie będą tam walczyć. Dlatego, gdzie mnie wysłaliby, tam i służyłbym. Gdyby dali karabin, zostałbym strzelcem. Powiedzieli ładować pociski? Ładuję. Bardzo wielu nas, ochotników, przydało się tam, gdzie ich przydzielono. A patrzeć na specjalizację, to tak. Nie ja jeden byłem taki. U nas było mnóstwo takich jak ja. Nie trzeba daleko szukać. Ochraniał nas Pluton, którym dowodził kapitan lotnictwa. Więc to, że zostałem artylerzystą, to jeszcze nie jest jakaś magia. To jest normalne, szczególnie jeśli jesteś normalnym artylerzystą. Pytanie: A jak sprawy wyglądały w kwestii jedzenia? Odpowiedź: Jeśli mam być szczery, zależy jak i gdzie. Przecież nie stoimy w miejscu. Tam ci od razu karali nas za w miejscu. Trzeba relokować się. Czy tego chcesz, czy nie? Póki jedziesz, coś może ciebie ominąć. Na przykład to, że starszy podoficer z jedzeniem pojechał na starą pozycję. On tam jedzenie, a nas już tam nie ma. I co teraz robić? Zdążyłeś dorwać informacje, gdzie jedzie zaopatrzenie? Wszystko u ciebie będzie. I świeży chleb, i tuszonka, warzywa. Wszystko będzie. Nie udało ci się dowiedzieć? Cóż. Brzuch będzie smutno burczyć. Było i tak. Owszem. Pytanie. A była kuchnia polowa? Odpowiedź. Nie było. Nie widziałem. Pytanie. A co z racjami żywnościowymi? Odpowiedź. Różnie to u nas bywało. W ogóle zaopatrzenie bardzo kulało, ponieważ niby jesteśmy artylerzystami, ale dołączano nas do piechoty. Więc był totalny bałagan w kwestii tego, kto jak powinien był zaopatrywać. W teorii piechota, ponieważ jak niby chcesz obskoczyć wszystkie sześć baterii dywizjonu i wszystkim wszystko dowieść. Dlatego w dobrych momentach mieliśmy i chleb, i makarony, i ziemniaki, i tuszonkę, i racje żywnościowe. A w złych momentach bywało, że jedną puszkę tuszonki na cały dzień dzieliliśmy. I taka sytuacja była nie jeden raz. Pytanie: A jak w ogóle pracowało się z piechotą? Odpowiedź: W porządku, mieliśmy różne zadania. U nas w ogóle wszystko było łatwe. Przeciwnik siedzi w obronie, strzelamy w cele. Zaczyna iść do ataku, gasimy piechotę. Pytanie: Jaka była informacja zwrotna? Udawało się? Odpowiedź: W gruncie rzeczy udawało się. Ich piechotę dręczyliśmy ile wlezie. Ale trafić w sprzęt było zadaniem beznadziejnym. Niemożliwym jest, kiedy się przemieszcza. No chyba, że jakiś cudowny przypadek. Natomiast wybić piechocie odłamkowym chęć iść do przodu, to była nasza główna praca. Ona, akacja, w ogóle nie jest przeznaczona do tego, żeby strzelać w przemieszczający się sprzęt. Natomiast nacierająca piechota albo piechota w okopie, szczególnie jeśli trafisz w okop. Pytanie. W mediach nieraz nie dwa mówili, że mamy problem z pociskami, że głód zamawiamy z Korei. Mieliście może problemy z pociskami w takim kluczu, że piechota drze się w krótkofalówkę, że trzeba strzelać, a wy nie macie czym? Odpowiedź: Rzeczywiście mieliśmy problem, ale nie z pociskami, a z ładunkami. Na dodatek z tymi o dużym zasięgu. Nie mogliśmy strzelać na maksymalną odległość. Byliśmy zmuszeni maksymalnie blisko podjeżdżać do pozycji i próbować dosięgnąć do celu. Chociaż według instrukcji w ogóle nie powinniśmy tak robić. Bardzo źle było z ładunkami dalekiego zasięgu. A ładunków o bliskim zasięgu były całe góry. I pocisków zawsze podwożono tyle, ile trzeba. Pytanie: A jak się miały sprawy z medycyną? Odpowiedź. jak. Był jeden sanitariusz na sześć baterii, widzieliśmy go parę razy. Tyle. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Lekarstwa były własne, ale nic się z nami za bardzo nie działo. Jeśli coś się działo, Decydował dowódca. W ogóle, kiedy jeszcze jechaliśmy, powiedzieli nam kupić pół apteczki na wszystkie życiowe wypadki. Pytanie: A dowódcy byli kadrowi? Czy również z ochotników i mobilizacji? Odpowiedź: Całe dowództwo było kadrowe. W ogóle cała brygada była w pełni zawodowa. Dzieci, czyli poborowych, nie było. A potem do żołnierzy zawodowych dodali nas. Cała nasza załoga składała się z ochotników. Cała piątka. Co do dowódców, to w większości byli wykształconymi i całkiem dobrze jeżdżącymi ludźmi. Mam na myśli w artyleryjskim rzemiośle. Był jeden przypadek, że wysłali nam jednego dowódcę, który owszem, uczelnie ukończył, ale coś nie wyszło i bateria cudem nie ostrzelała swoich. Został natychmiast zdjęty i wysłany do szkolić się. Tutaj, w jednostce, ale jak najdalej od odpowiedzialnych zadań. Artyleria w ogóle jest czystą matematyką. Ponieważ tak jak wyliczy dowódca, tak my strzelamy. I tutaj od oficerów zależy więcej niż od piechoty. Jeśli się pomyliłeś, polecą pozdrowienia własnej piechocie. Ale u nas w większości byli dobrze przygotowani oficerowie, ponieważ nawet my w takim gruchocie nie zrzucaliśmy pociski na głowy swojej piechocie. Pytanie. Jakie dalsze plany po ukończeniu leczenia? Odpowiedź. Ja już zakończyłem swój kontrakt. Teraz po komisji będzie jasnym. W ogóle mówią, że obecnie już automatycznie wydłużają kontrakty, ale ja nie planuję. Nie z takim zorganizowaniem. Pytanie. A ochotnicy byli mniej więcej w tym samym wieku? Odpowiedź. Tak, praktycznie wszyscy 45, 50 lat. Młodszych nie widziałem, ale w ogóle wojna nie jest miejscem dla dzieci. Bardziej nieprzyjemnym jest fakt, że my jesteśmy starzy i sprzęt również stary. Ochotnikom trzeba na odwrót, dawać wszystko nowe. Przecież my sami przyszliśmy, nikt nas nie zaganiał, nie groził, nie przekupywał pieniędzmi. Przyszliśmy, ponieważ trzeba, żeby ci poniżej 30 roku życia tak po prostu nie ginęli. A nam jeszcze dają starocie. Wydano mi karabin wyprodukowany w 1968 roku. Jest starszy ode mnie, i widać, że lufa była wygięta. Owszem, chcesz, to uwierz mi na słowo, nie chcesz, nie wiesz, ale to było widoczne. Mówię, a co ja będę z nim robić? A mi odpowiadają, położysz do pojazdu, on ci się nie przyda. W sumie owszem, nie przydał się, ale gdyby coś się stało, byłbym bezwartościowym żołnierzem. Pytanie. Skoro wspomniana była młodzież, co pan sądzi o praktyce, że po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej podpisują kontrakty z tymi, kto ukończył? Odpowiedź. A niech podpisują, ile wlezie, ale tutaj nie mają co robić. Widziałem ich. To przecież dzieci jak się patrzy. Ja mam starsze dzieci. Oni nie są na takie coś gotowi. Jest to inne pokolenie, inne poglądy. Chociaż, jakież tam poglądy. Naoglądają się nie wiadomo czego w internecie i jadą kosić ukropów. A tutaj w ogóle nie jest tak, jak to opowiada Konaszenkow. Zamiast radosnych raportów jest brudna robota. U nas to jeszcze nieźle. Ale piechota to w ogóle mrok totalny. My przynajmniej nie musieliśmy tyle kopać. Mówię, w ogóle nie widziałem młodych. Nasza brygada była dość swoista. Nie wiem, jak ją formowali i kompletowali, ale dzieci nie było. Nie ma żadnego sensu w takich żołnierzach. I dobrze robią, że ich nie wysyłają na front. Tylko niepotrzebne straty będą. Nic poza tym. Pytanie. Z pana punktu widzenia, gdzie pan widzi największe problemy? Odpowiedź. Sprzęt tak stary, że aż ręce opadają. I to nie tylko u nas. Przecież rozmawialiśmy z piechotą, tam również po prostu momentami dział się koszmar w tej kwestii. Takie wrażenie, że zebrali w państwie wszystko, co stare, i tutaj przerzucili. Żeby nie było szkoda, jeśli coś. Nie wiem, kto ten sprzęt tutaj przytaszczył i dlaczego, ale kiedy u ciebie w dziale samobieżnym jedynym działającym elementem jest załoga, nie ma ogrzewania w czasie mrozów, nie działa wietrzenie, trujesz się tym dymem prochowym. Bywa tak, że dzień strzelamy, dając siebie wszystko, a potem dwa dni wypełniamy zadania na łopak przez te gazy. I nic na to nie poradzisz. Tego się nie remontuje w szczerym polu. Nie mogę powiedzieć, że moja akacja była przestarzała. Nie. Można było strzelać, można było trafić tam, gdzie trzeba. Ale była ona na tyle stara, że rzeczywiście nikt nie chciał jej remontować i ogarnąć do zadowolającego stanu. Zepsuje się oporo powrotnik albo coś innego, po prostu ją porzucą. Zdemontują to, co można zdemontować i tyle. Szkoda, że nie ma teraz z nami naszych kierowców-mechaników. Oni to dopiero opowiedzieliby historię pełne pasji. Oni mimo wszystko są bardziej mechanikami niż kierowcami. Żeby odpalić nasze działo samobieżne, trzeba było w ogóle przeprowadzić jeszcze ten taniec z bębnami. Na hol szarpią jeden drugiego, żeby wyjechać na zadanie. Chciałoby się nie wyłączać silnika, ale po prostu nie wolno tego robić. Wystrzeliłeś i marsz do pasa leśnego maskować się dopóki nie nadleci dron i nie spali pozycji. Mieliśmy w ogóle straszną sytuację. Wyszliśmy na pozycję, wystrzelaliśmy się, a dwóm z sześciu pojazdów zgasł silnik i nie włącza się. Takie uczucie muszę przyznać. My już musieliśmy uciekać, za chwilę na pewno przyleci odpowiedź, a one nie odpalają się, choć pękni. I dobra jeszcze. Gdyby jedna, a tutaj dwie. No i szarpanina oczywiście totalna. Zaczepiać, taszczyć, a to takie prędkości, a porzucać w żadnym razie nie wolno. Wykryją i dobiją. W ogóle my wszyscy mamy jedną pretensję. Gdzie to uzbrojenie, które pokazują w telewizji? Dlaczego nas wysłali walczyć na takim, a nie innym sprzęcie? Jestem rocznik 1976, a moje działo są było z 1972. No tak, oczywiście, pasujemy jeden do drugiego. Dlaczego nie ma ładunków dalekiego zasięgu? My na swoim gruchocie, który i tak ledwo dycha, o mało nie na sam przodek podjeżdżamy, żeby dosięgnąć tam, gdzie trzeba. A dosięgnąć trzeba, ponieważ tam stoją ci, kto dręczy nasz przodek. Idziemy? Tak, strzelamy. Pytanie. A gdyby obiecali panu walczyć na mście, zgodziłby się pan na kolejny kontrakt? Odpowiedź. Ach, chociażby móc rzucić raz na nią okiem. Ja nawet i na akacji jeszcze powalczyłbym. Ale nie wszystko w niej działało. Na świeżej. Tak to nie, nie pójdę na następny kontrakt. Koniec wywiadu. Możliwe, że ktoś będzie mieć wątpliwości, jak to często u nas bywa, w szczerość słów mojego rozmówcy. Ale takie słowa padły i zostały zapisane. W ogóle, po rozmowie z Edwardem, poczułem duży szacunek wobec artylerzystów. Owszem, ich dzisiaj tylko najbardziej leniwi blogerzy nie krytykują za księżycowe pejzaże i niemożliwość prowadzenia celnego ostrzału. I owszem, Panowie krytycy w gruncie rzeczy mają rację, ale tutaj macie połowiczną odpowiedź na waszą krytykę. 50 lat działa samobieżnego, wyciągniętego z magazynu długoterminowego składowania, w którym funkcjonuje jedynie zamek działa i silnik ze skrzynią biegów. Oraz bardzo uparta załoga, która dowolnym kosztem realizuje postawione zadanie bojowe, ponieważ kryje takich samych jak oni. W tym przypadku głębia mojego szacunku jest wręcz nieskończona. Koniec. Ach, bardzo fajny materiał dostarczyli nam panowie blogerzy. Dużo ciekawego, wspaniały obraz tego, jak wygląda przynajmniej część rosyjskich wojsk. Takie wrażenie, że cała ta nieszczęsna szpecoperacja trzyma się właśnie na takich upartych Edwardach, którzy niestety na jakimś poziomie pewnie mają całkiem niezłe pobudki. Iść walczyć, żeby młodzi nie musieli. Ale jednocześnie, jak to mówiła profesor Zubarewicz... W ogóle nie istnieje ciąg przyczynowo-skutkowy i w ogóle facet się nie zastanawiał, po co rozjeżdża swoim gruchotem ukraiński czarnoziem i truje się gazami prochowymi. Ot, trwa wojna, więc trzeba walczyć. Szczególnie, że bardzo dobrze płacą. Miejmy nadzieję, że takich Edwardów nie ma jakoś dużo w Rosji, a ci, co są, po sześciu miesiącach lądują w szpitalu z jakimś choróbskiem, jak ten tutaj, i już nie wracają na front. To by było na tyle. Obecnie szykuję kolejny długaśny podcast na rocznicę rozpoczęcia konfliktu, wydaje mi się, że Wam się spodoba, a także będę tłumaczyć kolejną debatę piwniczną i coś tam jeszcze. Mam nadzieję, że się podobało, dziękuję serdecznie i pozdrawiam cieplutko.